Dzień dobry Państwu, wspomniany nazywam się Kasper Chybowicz. Dzisiaj będę chciał opowiedzieć, przybliżyć Państwu, czym jest dobór płciowy. Mam nadzieję, że w bardzo przystępnej formie będą Państwo w stanie zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Początek chciałbym zacząć od włączenia krótkiego 5-minutowego filmiku, aby pokazać Państwu różnorodność gatunkową w obrębie jednej małej grupy zwierząt, którymi są ptaki rajskie. Jak już wspomniałem, to jest tylko w celu pokazania Państwu różnorodności gatunkowej jednej grupy zwierząt, która jest blisko spokrewniona z kurkowatymi, czyli dosyć niepozornymi ptakami, nie, czarnymi. Występują na Nowej Gwinei, ja dużo nie mogę o nich sam powiedzieć, ponieważ nie jestem ornitologiem. Jak tutaj Państwo widzą, mają zdecydowanie bardzo dużo ornamentów płciowych. Są głównie samce, które tutaj są pokazywane. No tutaj można zobaczyć przykład, przed chwilą był gatunku, który jest jak najbardziej podobny do krokowatych. Jednak tutaj już mamy zdecydowanie bardziej gatunek z większą ilością ornamentów płciowych. Głównie żywią się owocami, dlatego mają tak wydłużone dzioby. Oczywiście te wszystkie ornamenty płciowe służą do zachęcania samic bycia jak najbardziej atrakcyjnym. Przy okazji, gdybyśmy mieli dźwięk, moglibyśmy usłyszeć ich nawoływania. Niestety w Polsce nie mamy takich ptaków, chociaż też niektóre mamy bardzo kolorowe gatunki. Dobrze, to tutaj po krótkim wstępie i tym filmiku chciałbym postawić kilka pytań, zaczynając od tego, dlaczego niektóre gatunki spędzają czas i energię na zaloty, dlaczego niektóre z gatunków posiadają ekstrawaganckie ornamenty, przed chwilą mogliśmy zobaczyć, które wcale nie pomagają zwierzętom w zdobywaniu pokarmu, tudzież ucieczce od drapieżników. Dlaczego takie cechy najczęściej pojawiają się u samców? Już sam Darwin próbował na to pytanie odpowiedzieć, stąd stworzył termin, jakim jest dobór płciowy. I chciałbym zacząć od tego, że dobór naturalny w praktyce nie polega na konkurencji przetrwania, natomiast polega na przekazaniu swoich genów następnym pokoleniom. Jeżeli jakieś tutaj terminy są niezrozumiałe, postaram się je w trakcie prezentacji wytłumaczyć. Szczególny rodzaj selekcji polegający na dostępie do partnerów seksualnych ma się nazwę doboru płciowego. Tutaj mam przykład, powiedzmy, z naszego podwórka z Indii. Dobór płciowy polega na konkurowaniu z tą samą płcią o dostęp do płci przeciwnej. Właśnie tutaj się pojawiają miejsca na zaloty oraz ornamenty płciowe. Chciałbym zacząć od tego, żeby przybliżyć Państwu cały proces stojący za selekcją. Czyli najprostszym sposobem jest wyobrażenie sobie wyspy odizolowanej, gdzie mamy chrząszcza. I tutaj populacja ta chrząszcza żyje sobie na tej wyspie. Jednak z czasem poprzez mutacje lub rekombinacje. Mutacje, czyli mutacje genetyczne, a rekombinacje polegają na w trakcie
rozrodu płciowego, mejozy, jest taki proces rekombinacyjny, który również może spowodować pewne zmiany fenotypowe, czyli w wyglądzie. I tak, możemy sobie wyobrazić trzy różne wydarzenia, które jedna z mutacji prowadzi do powstania głośnego i ekstrawaganckiego chrząszcza, druga prowadzi do chrząszcza, który jest zdecydowanie bardziej zabezpieczony przed drapieżnikami, a trzecia prowadzi do specjalizacji pokarmowej. Chciałbym zacząć tutaj od chrząszcza, który jest ekstrawagancki bardzo. I ta ekstrawagancja nie musi koniecznie prowadzić do wyboru przez partnerek, ale na przykład może prowadzić do zdecydowanie łatwiejszej, może taki osobnik może być zdecydowanie łatwiej wypatrywany przez drapieżniki, stąd ta mutacja genetyczna zanika na tej wyspie. Następnie chciałbym się skupić na chrząszczu, który ma zdecydowanie potężniejszą zbroję. I ta zbroja pomaga mu przetrwać ataki drapieżników. Jednak na przykład może powodować to, że będzie miał problem z kopulacją. Stąd też nie zostawi swoich kopii genów, więc też ta mutacja zniknie z wyspy. Przepraszam, coś się popsuło z animacjami. W trzecim wypadku, czyli specjalizacji pokarmowej, samiec ma dostęp do zasobów, do których inne samce nie mają i samice, które będą się krzyżowały z tym samcem, będą zostawiały potomstwo, które będą miały cechę tego samca, czyli tutaj specjalizację pokarmową. Tutaj możemy zobaczyć małe chrząszcze, które posiadają również widelec, już, które pomagają mieć sałatki. Więc zgodnie z tym po pewnym czasie ilość chrząszczy z tą specjalizacją pokarmową będzie wzrastać na wyspie do momentu, aż zmonopolizują całą wyspę. Tym jest właśnie dobór naturalny, który sprawia, że cechy stają się częstsze bądź rzadsze w zależności od osobniczej zdolności do przeżycia i pozyskiwania zasobów. Stąd pokazałem Państwu, że nawet w przypadku, kiedy cecha może wydawać nam się pozytywna, czyli ochrona przed drapieżnikami, niekoniecznie może to prowadzić do pozostawienia swoich genów w dalszych pokoleniach. Tutaj mamy też przykład znany dobrze Państwu, czyli ziem Darwina. I tutaj specjalizacja pokarmowa, która zaczęła się od osobnika, który, znaczy po gatunku, który jadł wyłącznie nasiona, który prowadził poprzez zmianę dzioba do specjalizacji pokarmowej ku jedzeniu pędraków, używaniu narzędzi, jedzenia owadów, liści czy kwiatów. Natomiast idąc do doboru płciowego, cechy stają się częstsze bądź rzadsze w zależności od osobniczej zdolności do kopulacji z większą ilością lub lepszymi partnerami. Ilością partnerów lub lepszymi partnerami. Teraz wyobraźmy sobie, że na naszej wyspie mamy chrząszcza, który ma taką dobrą specjalizację pokarmową. I jak już wspomniałem wcześniej, osobniki i samice, które będą się z nim krzyżować, zostają potomstwo z tą specjalizacją pokarmową, która może prowadzić do tego, że samicom będzie łatwiej pozyskiwać pokarm, natomiast samce będą mogły się skupić na przykład na walkach pomiędzy sobą o dostęp do tych samic. Widać to? Możemy założyć, że na naszej wyspie jest te samo źródło pokarmu, jednak w różnych środowiskach może być skupione źródło pokarmu, bądź też rozproszone. I to może prowadzić ewolucję poprzez procesy doboru płciowego w dwóch różnych kierunkach. Jeżeli mamy pokarm skupiony, możemy
być pewni, że w końcu zaobserwujemy konkurencję pomiędzy samcami. Lub też, jeżeli w przypadku będziemy mieli rozproszony pokarm, może to samice będą wybierać samce. W przypadku, chciałbym najpierw się skupić na konkurencji pomiędzy samcami, kiedy mamy skupione źródło pokarmu, osobniki mogą się grupować i jeść w danym miejscu tylko te sołatki. Natomiast samce dzięki mutacjom mogą zyskiwać cechy pozwalające im monopolizować dane źródło pokarmu. Tutaj sołatki. Możemy sobie wyobrazić, że na przykład taką cechą będzie tutaj karabin maszynowy, który kiedy inne samce bez takich karabinów będą próbowały podchodzić i również korzystać z jego zasobów, będą ostraszane i będą uciekały. Oczywiście te cechy będą zmieniać się w czasie. Możemy założyć, że dobór będzie preferował coraz to nie chcę mówić skomplikowany, ale powiedzmy skomplikowany i lepiej działający system obronny. Jednak też do pewnego stopnia, ponieważ w pewnym momencie ten system obronny może zacząć przeszkadzać w na przykład krzyżowaniu się z samicami. Co ważne, samice, ponieważ już są na etapie, kiedy łatwo im zdobywa się pokarm, nie będą zdobywały tej cechy, ponieważ dobór naturalny nie będzie preferował u nich cechy obronności danego miejsca, ponieważ one i tak będą miały dostęp łatwo do pokarmu, ponieważ to samce zapewniają pokarm, nie samice. Stąd z czasem będziemy mogli zauważyć taki proces, będziemy mogli zauważyć proces, który będzie prowadził do zmiany wyglądu samców od samic, czym nazywamy dymorfizm płciowy. Drugą sytuacją jest rozproszone źródło pokarmu, kiedy to samice zaczynają wybierać samce. Możemy wyobrazić sobie, że mutacja spowodowała u jednego z samców ze specjalizacją pokarmową powstanie tutaj pióropusza, czyli cechy preferowanej przez niektóre z samic. Samice podchodzą do takiego samca, który będzie w jednym miejscu w jednym miejscu będzie pokazywał swoje cechy. Samice podchodząc do niego będą bądź będzie im się podobała dana cecha samca, czyli na przykład tutaj pióropusz. Ewentualnie ten pióropusz może świadczyć o dobrym zdrowiu osobnika, ponieważ jest w stanie utrzymać taki ornament płciowy. Oczywiście tylko niektórym samicom dana cecha będzie się podobała. Stąd tak jak w poprzednim przypadku, u samców i u samic, które będą się ze sobą krzyżować, ta cecha u samców będzie propagowana w następnych pokoleniach, natomiast preferencja samic ku tej danej cesze, czyli w tym przypadku pióropuszu, będzie się uwidaczniała u córek. Oczywiście dana cecha będzie się zmieniać z czasem, jeżeli osobniki będą w następnych pokoleniach akumulować kolejne mutacje. Tutaj możemy zauważyć, że od zwykłego pióropusza mogą się pojawić kropki i następnie tutaj powiedzmy wyrostki na tyle. Oczywiście te cechy będą się kumulować dopóki dana cecha będzie wciąż preferowana przez samicę, ewentualnie jeżeli ta cecha będzie na tyle upośledzać danego osobnika, że będzie mu ciężej się rozmnażać, bądź też będzie zdecydowanie łatwiejszą zdobyczą dla drapieżników. Podsumowując, klasyczny, jeszcze mam troszeczkę, więc koniec. Teraz na razie podsumowuję daną część. Klasyczny dobór naturalny preferuje adaptację zbierania zasobów i przeżywania.
Dobór płciowy prowadzi do adaptacji pomagających w zapewnianiu znalezienia partnera płciowego. I trzeba uświadomić sobie, że te procesy są te same, jeżeli chodzi o proces, w którym to chodzi o zostawienie w przyszłym pokoleniu jak największej ilości kopii swoich genów. O tym mogę jeszcze od razu powiedzieć. Chciałbym przejść do tego, w jaki sposób u ludzi występuje dobór płciowy. I tutaj możemy zobaczyć z czasem zmieniające się mody, gdzie tutaj mamy współczesnego naukowca, który próbuje rozwikłać te zagadki stojące za tym, jak dzisiaj wyglądają organizmy, co to prowadziło do tego. Teraz, jak wspomniałem, chciałbym pokazać kilka przykładów, jak dobór płciowy może działać na populacji ludzkiej. Przez szwedzkiego naukowca został przeprowadzony eksperyment, tak zwany eksperyment spoconych koszulek. Mężczyźni musieli przez minimum 2 dni nosić koszulki. Oczywiście te koszulki z czasem zostały przepocone. A kobiety po tym czasie musiały sprawdzić, która to koszulka im się podoba w zapachu, a która je odrzuca. Okazało się, że pewna grupa kobiet preferowała, oczywiście, przepraszam, kobiety preferowały dane koszulki, drugie nie były preferowane. Po sprawdzeniu takiego czynnika, jakim jest MHC, czyli czynnik zgodności tkankowej, który decyduje o naszej zdolności do odpowiadania na różne patogeny lub pasożyty. Okazało się, że kobiety, które miały różny MHC od samców, od mężczyzn, których wąchały koszulki, preferowały ich koszulki, czy preferowały ich zapach. Natomiast samice, które miały bardzo zbliżone MHC do mężczyzn, nie podobały im się te koszulki. Jest możliwe, że drogą zapachową, która nie jest silnie, która nie jest naszą z silnych cech, jest przekazywany w jakiś sposób wiadomość o naszych, w tym przypadku, dobrych genach w wyborze samic. I możliwe, że ludzie wybierają i dobierają się w pary właśnie na podstawie tego, jak pachniemy. Niestety jest to bardzo ciężko zrobić w populacji ludzkiej takie eksperymenty, jednak takie eksperymenty były prowadzone na myszach i potwierdzono to nawet krzyżując osobniki ze zbliżonym typem MHC. Wiele noworodków myśli w ogóle nie powstawało, ponieważ ich układ immunologiczny nie był za dobry. Następnie moda eksponująca cechy płciowe jest po dziś dzień jednym z czynników, które możemy uważać za czynnik doboru płciowego w populacji ludzkiej. Tak na przykład przez XV i XVI wiek dosyć popularne były ubrania eksponujące męskie cechy płciowe, tutaj możemy na przykład zobaczyć, oraz w dzisiejszych czasach w populacjach z Nowej Gwinei mężczyźni stosują tutaj takie nakładki na penisy, które również eksponują ich cechy płciowe. Kolejną z rzeczy jest pojęcie piękna ludzkiego ciała, które zmieniało się na przestrzeni wieków, chociaż jednak trzeba zauważyć, że jednak ta moda jest bardziej prowadzona przez kulturę raczej niż przez sam dobór płciowy, ponieważ można zauważyć, że u samców cechy, które są uważane za piękne, przez wieki pozostają mniej więcej takie same. No, oczywiście może z pewnymi zmianami, ponieważ nie na wszystkich tych rysunkach mamy na przykład brodę bądź toporek. Jednak możemy zauważyć, że ci mężczyźni samą budową są zbliżeni do siebie. Natomiast rozpatrując sprawę kobiet, cechy się zmieniają na przestrzeni wieku.
Myślę, że tutaj to z Wenus można tłumaczyć tym, że zaokrąglone części ciała mogą świadczyć o płodności kobiety. Natomiast dzisiaj kultura poprowadziła to, co nam się podoba, w innym kierunku i dzisiaj wolimy kobiety, które są supermodelkami, powiedzmy. Przynajmniej dotychczas, nie wiadomo jak to się zmieni, ale moda na tyle się szybko zmienia, że z czasem możemy zauważyć powrót na przykład do poprzednich trendów, bądź też kompletnie inny trend. Dziękuję za uwagę. Jeżeli Państwo chcą odpowiedzieć, chcą jakieś pytanie mi zadać, mam nadzieję, że będę w stanie odpowiedzieć. Wspomniałem, ten wykład miał na celu pokazanie Państwu, czym jest dobór płciowy, że jest to komponent doboru naturalnego, który został zaproponowany przez Darwina i dobór płciowy może, za sprawą doboru płciowego możemy wyjaśnić niesamowitą zmienność organizmów, która nie byłaby tak łatwo tłumaczona poprzez zwykły sukces rozmiany, poprzez zdobywanie lepszego pokarmu bądź ucieczkę od drapieżników. Upewnić się co do jednego z wniosków, czy go dobrze zrozumiałem, bo jest ciekawe, jak mi się wydaje. Czy to, że w danym środowisku jest dużo zasobów, sprawia, że zwierzęta się lepiej jakby dywersyfikują, jeśli chodzi o te ornamenty płciowe, no bo na przykład w tropikach, w tropikalnych lasach jest mnóstwo takich zwierząt jak rajskie, jak ptaki, jak pawie, natomiast na północy, tak, gdzie żyją wilki, niedźwiedzie i kruki, no to kruki też są ładne na swój sposób, ale no jednak nie wyglądają jak krajskie ptaki. Czyli czy dobrze to zrozumiałem, czy jednak nie ma takiej zależności? Tutaj chciałem pokazać, że niezależnie od ilości pokarmu, tylko od sposobu ulokowania tego pokarmu, ponieważ tutaj chciałem pokazać, że może być pokarm rozproszony, bądź też skupiony w jednych miejscach. W przypadku tropików jest ta różnica, że mamy ogromną ilość nisz, które mogą zajmować organizmy i to może powodować adaptację w którymś kierunku, prowadzić adaptację w danym kierunku, gdzie na przykład w regionach subpolarnych, tudzież umiarkowanych, tych nisz nie mamy tak dużo ze względu na mniejszą bioróżnorodność. Rozproszony pokarm, można sobie wyobrazić, że pokarm, jeżeli jest rozproszony, jest równomiernie rozłożony na danym terenie. Co powoduje, że samiec, że każdy z zasobników ma równą szansę dostępu do pokarmu. I to może powodować taką sytuację, że to nie o pokarm będą rywalizowały osobniki, a na przykład samce mogą rywalizować o dostęp, przepraszam, samice mogą wybierać nie tyle samce, które posiadają zasoby, ponieważ te zasoby są równomiernie rozproszone po całym terenie. Natomiast samce mogą próbować zachęcać samice do wyboru danego osobnika poprzez na przykład pokazywanie się, śpiewanie, prezentację swoich ornamentów. Nie wiem, czy to mogło, proszę. Proszę mnie, proszę zadać może jakieś dalsze pytania. Ja tutaj chciałem trochę sprostować, że był ten slajd o tym, że kultura warunkuje postrzeganie cech antropometrycznych w obiektach ludzkiego ciała, to tak do końca nie jest, bo są dziesiątki takich badań, że co prawda te ornamenty, fryzura, makijaż, czasami sukienki się zmienia, ale te podstawowe wymiary, na przykład współczynnik targowy czy tego typu rzeczy, nie zmieniły się już od starożytności, na przykład Wendra synchronizował starożytne posągi i tak dalej, analiza również na przykład Laura Tecmis Ward. Wszystko się zmieniło się do kultury, ale ta biologia się nie zmieniła i się wydaje, że ona się tak szybko nie zmienia, jak dużo w większym stopniu wyznacza jakby nasze usta niż właśnie kultura. To tak nie jest, że kultura zmienia nasze usta, tylko na odwrót. Szczerze mówiąc, zajmuję się biologią, nie antropologią.
kulturową, tudzież socjologią i boję się odpowiadać na takie pytania, co kultura mogła, do czego kultura może prowadzić, do czego biologia. Tym przykładem chciałem pokazać, że cechy zmieniają się zdecydowanie szybciej, niż moglibyśmy sądzić ze zwykłego doboru, na przykład kulturalnego, ponieważ mówię, tutaj u samców, według przynajmniej na moje rozumowanie, można zrozumieć, dlaczego mężczyźni mniej więcej tak samo wyglądają. Zawsze są ten ideał mężczyzny jest widziany jako umięśnionego, muskularnego. Natomiast u samic, przepraszam, u kobiet jest tak, że przynajmniej w kulturze zachodnioeuropejskiej jest tak, że w bardzo krótkim czasie ten ideał kobiety się zmieni. To co chciałem też podnieść, ale kiedy patrzymy, proponujemy na ten współczynnik obwodu bioder i talii kobiet, jest jeden realny, można powiedzieć, na bliski ideałowi 0,67-0,7 to jest ta proporcja, którą my rozpoznajemy mężczyźni jako atrakcyjną w ciągu ułamka sekundy, że to jest metka fajna, to jest niefajna i jesteśmy w stanie to wybrać po prostu tak, momentalnie, niezależnie od pochodzenia kulturowego, środowiskowego, czyli tak samo papułas będzie wybierał tą samą proporcję i tak samo Europejczyk. Możemy się natomiast różnić w preferencjach, czy wolimy, żeby to była taka smugła, miotka dziewczynka, czy taka troszeczkę bardziej kobieta, jest za do czego się przytulić, tak? Ale proporcje będą zachowane te same. A kiedy zestawimy rozkład tych proporcji, te proporcje z problemami okołoporodowymi, to okazuje się, że najniższy współczynnik, najniższy procent problemów związanych z urodzeniem dziecka mają właśnie kobiety o tym najbliższym ideałowi naszemu, jakby, proporcji, temu współczynnikowi. Natomiast im dalej od niego, tym częstotliwość problemów wzrasta. Więc mamy tutaj bardzo silny nacisk selekcyjny. Dzisiaj rozumiemy przez medycynę tak naprawdę, ale jeszcze 100 lat temu po prostu to była gilotyna, która leciała przy śmiertelności okołoporodowej i bardzo mocno kształtuje ten nasz głos w tym momencie. Także to mogła być taka gorsowska, tak, ale dalej o tych samych proporcjach, bo może być wiotka współczesna modelka na granicy anoreksji, ale też zachowuje te same proporcje. I tutaj zmieniają się fryzury, makijaże i takie rzeczy, to okej, okay, natomiast budowa ciała, ta jedna zostaje. Nie, był czas, że była talia osób była, to nie nieprawda. Talia osób była totalnie jakby przeciwna temu i była bardzo modna i akurat mi się podobała, no i nie wiem, to jest. Ale nie tylko mi, to była moda i ona była totalnie odmienna od tej proporcji. I to dość długo była ta talia osób. Ale talia osy totalnie łamała tę proporcję. Talia osy totalnie łamała. To tam 30 cm w pasie one miały. Po prostu. I one sobie, one przecież one się nie zmieniały, tylko te gorsety, wycinały sobie żebra, ale no i to się podobało po prostu. Czyli łamało tą proporcję. Uwaga z tymi ptakami, a może one się nie różnią, czy różnią,
to jest nie do końca na wszystkich gatunkach jeszcze całkiem przewalane, to że ptaki, bardzo wiele gatunków ptaków ma rozszerzone też spektrum widzenia, również na ultrafiolet, czego my nie widzimy. I przez długi czas też uważano, że no, o co chodzi, żadnego doboru ciągu nie ma. Wszystkie samce wyglądają tak samo, nie wiadomo dlaczego jedne samiczki mogą takie, a inne tych drugich, prawda? Czyli jakie sfotografowano do odpowiedniej długości fali, to się tego okazało, że pokazuje się, że normalnie jest dla nas niewidoczny. W związku z tym tutaj też może trzeba na nie spojrzeć innym ptasim okiem i nawet się okaże, że tam też jest wielki dobór. Jak najbardziej. Tylko tutaj staram się uprościć to w jak najmocniej. To jest bardziej pewnego kompresji. To jest taki właśnie w przyrodzie, że mam być mężczyzną, co wszystkich gatunków to tyka, prawda? Że to samce mają te cechy epigeniczne, to samce, to pamiętają o teorii Trivesa, bo musiały jednak się bardziej starać. Stąd na przykład chciałem pokazać właśnie tutaj na ostatnim slajdzie, to kultura może nie do końca mogłem to dokładnie powiedzieć. Tutaj pokazałem mężczyzn, którzy się w sumie nie zmieniają za bardzo budową, ani preferencjami tutaj samic do nich na przestrzeni czasu, gdzie to kultura dosyć mocno naszego gatunku zmienia to, jak na przykład kobiety prezentują siebie samcom. Ja to może tylko to chciałem powiedzieć po prostu. Ale widziałem, że tutaj taki na przykład slajd pobudzi ludzi do... Kij w rolnictwie. Tak. A jeszcze ta kultura sprawia, że w odróżnieniu od większości gatunków, to u nas to kobiety są bardziej takie, że się stroją kolory, malowidła i tak dalej. Podczas gdy u innych gatunków to samiec zazwyczaj jest właśnie tym, który zabiega względem i koloruje się i tak dalej. Czy to jest to w kulturze, czegoś innego? To jest bardzo skomplikowane, prawda? Tak. Trzeba to jest pół godziny odpowiadać, bo tu chodzi o monogamiczne kojarzenie się pary, o różne prezydenci, to chciałbym... Żeby to było coś. Nie da się tego. Poza tym ja bym tutaj też zaprotestował, żeby się nie w żaden sposób nie... Może nie tyle stroimy, co my w inny sposób pokazujemy... Tak, robimy różne sztuczki, prawda, żeby się pokazać. Czy mówię, że w sensie po prostu behawioralny paciak jest ten fajny, sprawny, odważny, tak? Tu też właśnie iPhone, smartfony, komputery, samochody. Tak, które w naszym gatunku mężczy są atrakcyjne, one korelują z poziomem testosteronu, kwadratura szczęki i tak dalej, a testosteron to jest kolejny odcinek dramatu życia mężczyzną, bo pośledza nasz układ immunologiczny, który spowoduje do zachowań ryzykownych, żyjemy krócej i tak dalej. To też są kosztowne scenariusze, taki obniżony głos, kwadratowa szczęka i tak dalej. To są nasze takie pariowe.